Okay, for me, first of all, dopeness is what I like the most. Dopeness. People who want to make things... Siemanko, z tej strony DJ HWR. Jesteśmy w Heavy Sound Studio Gliwice. Chciałbym wam opowiedzieć o nadchodzącym projekcie. Projekt, który nazywa się Jointed. Jest to płyta producencka, płyta instrumentalna zrobiona przez duet producentów HWR i Spec. Spec jest to mój ziom, który mieszka w Irlandii, w Cork, siedzi tam, robi muzykę, jest też również DJ-em i producentem. Płyta Jointed to 16 różnorodnych utworów, które skomponowaliśmy na przestrzeni ostatniego roku. Płyta powstała w całości w Irlandii, w mieście Cork. Naszym celem było stworzenie płyty, albumu, który byłby troszkę inny niż rzeczy, które obecnie wychodzą na rynku muzycznym. Początkowo miał być to projekt w całości instrumentalny, miały być to tylko i wyłącznie bity i skracze, jednakże na przestrzeni czasu i w momencie powstawania tego albumu doszli do nas muzycy jazzowi, goście, DJ-e, DJ Twister, DJ Ben, DJ Krótki. Wokaliści z Irlandii, którzy na tej płycie śpiewają, rapują. Oraz mamy jakby przedstawicieli naszej rodzimej sceny rapowej. W jednym z utworów jest Metrowy oraz ekipa Hemp Gru, a w jednym z utworów jest Biak, też tutaj człowiek ode mnie z ekipy Heavy Metal z Gliwic. Cały album powstał w Irlandii, w mieście Cork, w około 2 tygodnie czasu. Taki jakby szkic tego albumu, wszystkie produkcje powstały w 2 tygodnie. Projekt Jointed to HWR i Spec. Jest to taka jazda w naszych głowach, która już można powiedzieć trwa z około 10 lat, bo znamy się już spory kawałek czasu, robimy muzykę. Paweł jest również producentem i DJ-em. W związku z tym razem siedząc i produkując muzykę po paręnaście godzin dziennie, staraliśmy się połączyć te nasze style, połączyć nasze inspiracje, połączyć nasze brzmienia, nasze próbki, nasze sample i stworzyć coś zupełnie nowego, coś świeżego. Dlatego też każda produkcja na Jointed, która jest zrobiona, brzmi zupełnie inaczej niż ten sam beat z tych samych brzmień, który bym zrobił ja sam czy Paweł sam. Produkcja płyty była dość ciekawym patentem, dość ciekawym sposobem, który ja osobiście lubię i preferuję. Polega to na tym, że po prostu zamknęliśmy się w pokoju wypełnionym sprzętem, wypełnionym wszystkimi możliwymi inspiracjami, które nam pomagają tworzyć muzykę. W związku z czym byliśmy tak naprawdę nieograniczeni. Naszym jedynym ograniczeniem był czas i nasz mózg, nasze pomysły, a reszta wszystko było pod ręką, więc korzystając z urządzeń takich jak gramofony, mikser, maszyny, klawisze, chaos pad, gitara basowa, cork control, no różne zabawki tam mieliśmy i staraliśmy się ze wszystkich tych instrumentów, ze wszystkich tych narzędzi korzystać, w związku z czym album brzmi ciekawie. Na płycie Jointed jest szeroki wachlarz inspiracji muzycznych naszych. Utwory, które wyprodukowaliśmy, są w różnej stylistyce, nie ma tutaj granic, nie ma tutaj podziałów. Stąd z powodzeniem na płycie przeplata się jazz z trapem, dub z funkiem, rap bądź inne gatunki. Zawsze chcieliśmy taki album zrobić, różnorodny, wynikający z naszych wspólnych korzeni, z naszych wspólnych inspiracji. Uważamy, że siła albumu polega na tym, że każdy na tej płycie znajdzie coś dla siebie. Album Jointed będą promowały materiał wideo, z których pierwszy ukaże się już 9 maja na kanale TRP Label. Będzie to klip do utworu Dope, w którym gościnnie pojawili się DJ Ben i DJ Krótki. Utwór jest bardzo mocny i mamy nadzieję, że będzie dość fajną niespodzianką dla wszystkich, którzy czekają na tą płytę, którzy czekają na nasze rzeczy. Album Jointed będziemy również promować na żywo. Będzie nas można usłyszeć od 19 do 21 maja na północy kraju, nad morzem. Gdańsk, Gdynia i Sopot to miasta, w których zaprezentujemy nasz materiał na żywo.
Tam będzie można nas usłyszeć, zobaczyć, przyjść, zbić pionę, kupić płytę, pogadać z nami, więc więcej informacji wkrótce do sprawdzenia na naszych Facebookach. I tyle, do zobaczenia na koncertach. 2016 rok jest to jak do tej pory najbardziej owocny i pracowity rok w mojej jakby karierze muzycznej, jeśli tak to można nazwać. Do tej pory już ukazały się dwie płyty. Pierwsza płyta to Black HWR The Winners, która wyszła w lutym w wersji digital, w kwietniu w wersji dostępnej na CD oraz album metrowy DJ HWR Zielona Linia Metra Mixtape, który wyszedł nakładem Hemp Records, też wyszedł w kwietniu. No ale to wszystko tak jakby dopiero z początek, bo kolejny album Jointed już jest jakby w drodze. Jest to album, na którym odpowiadam za produkcję oraz za mix i mastering, więc dzieje się, są to ciekawe pozycje, ciekawe płyty, no ale to dopiero początek, kolejne rzeczy już szykuję. Okay, for me, first of all, dopeness is what I like the most. Dopeness. People who want to make things as dope as...